Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. I dzisiaj opowiem o sprawie małżeństwa, które tak naprawdę trwało tylko chwilę i zakończyło się w sposób tragiczny już podczas miesiąca miodowego. Małżeństwem tym było państwo Diwani, Ani i Shrien, którzy pobrali się 29 października 2010 roku, a 7 listopada wylądowali w Kapsztadzie w stolicy RPA, gdzie mieli spędzić właśnie swój miesiąc miodowy. Miesiąc oczywiście tylko z nazwy, ponieważ miało to być 10 niezapomnianych dni, które świeżo upieczeni małżonkowie mieli spędzić tylko we dwoje. Niestety podróż poślubna zamieniła się w koszmar i rozpoczęła sprawę, w której nie wiadomo, gdzie kończy się prawda, a zaczynają kłamstwa. Spotkali się rok wcześniej, czyli w 2009 roku, w Londynie, i od tej pory pozostawali w związku, jednak był to związek na odległość, ponieważ Ani na stałe mieszkała w Szwecji, gdzie też się urodziła w 1982 roku w mieście Maristat. Jej rodzice, państwo hindoka, pochodzili z Indii, przez jakiś czas mieszkali również w Ugandzie, jednak z powodu polityki tego kraju zostali z niego wydaleni w 1970 roku. No i znaleźli azyl w Szwecji, no i tam też osiedli na stałe. A potem na świat przyszła ich córka Ani, która właśnie w Szwecji się wychowywała. Tam też ukończyła studia inżynierskie, a potem pracowała dla firmy Ericsson. W 2009 roku wyjechała do Londynu, do rodziny. No i podczas tego pobytu spotkała Shreena Diwani, swojego przyszłego męża. Shreene na stałe mieszkał w Anglii, w Bristolu, gdzie jego rodzina prowadziła sieć domów opieki. No, i Szyjen oczywiście również w tym biznesie rodzinnym pracował, pracował w zarządzie i generalnie no, był osobą bardzo dobrze sytuowaną. Rodzice Shriyena również pochodzili z Indii, co było ważne dla Ani, ponieważ no, ona zawsze chciała, aby jej chłopak był Hindusem, z tego względu, że sama pochodziła z tradycyjnej rodziny, gdzie. Dbano o to, aby nie zatracić swoich korzeni, no i też dla Ani było to ważne, to zachowanie tradycji i kultury. Także no, można powiedzieć, że Szyjen odpowiadał jej pod każdym względem. Jej kuzynka wspomina, że, no, że Ani była bardzo szczęśliwa, kiedy spotkała Szyjena na swojej drodze i uważała, że to jest ten jeden, jedyny. Jednak jak już mówiłam, początkowo była to relacja na odległość, no bo ani w Szwecji, a Shryen w Anglii. No i związek miał swoje gorsze chwile, nie obyło się bez kłótni, a nawet zerwania na początku 2010 roku. Jednak związek odżył na nowo, kiedy Ani postanowiła, że przeprowadzi się do Anglii. No, postawiła wszystko na jedną kartę i i postanowiła zamieszkać w kraju swojego ukochanego. No i poskutkowało to zaręczynami w maju 2010 roku, a w październiku ślubem. Odbył się on w Indiach, w Bombaju, trwał trzy dni i był to ślub z tak zwaną pompą. Ani zadbała o każdy szczegół, chciała, aby ten ślub był dla nich wyjątkową chwilą. Rodzice również cieszyli się razem z nią i uważali, że Szyjan jest wymarzonym kandydatem na zięcia. Po uroczystościach para wróciła do Bristolu, skąd miała się udać w niecierpliwie wyczekiwaną podróż poślubną. 7 listopada 2010 roku para wylądowała w Kapsztadzie, a stamtąd poleciała lotem krajowym do Kruger National Park, gdzie spędzili kilka nocy. Wzięli udział w safari i w tego typu atrakcjach. Po czym 12 listopada wrócili do Kapsztadu i z lotniska wzięli taksówkę, która zawiozła ich do hotelu Cape Grace. Taksówkarzem był Zola Tongo, jedna z głównych postaci tej sprawy, chociaż będzie ich tutaj, tych postaci o wiele więcej. Następnego dnia, czyli 13 listopada, para spędziła no, dzień w hotelu, taki zwyczajny dzień, jak to na urlopie. Byli troszkę nad basenem, opalali się, potem zeszli do restauracji, gdzie spędzili miło czas, robili sobie zdjęcia, następnie udali się na krótki spacer. No, tak jak mówię, taki zwykły urlopowy dzień. I około godziny 20.00 wyjechali z hotelu. Właśnie z taksówkarzem Zolą Tongo, którego znali już z poprzedniego dnia, i którego teraz zamówili jako takiego przewodnika, który miał ich obwieść po mieście. Bardzo zależało im na tym, aby zobaczyć kapsztat nocą. Po krótkiej przejażdżce poprosili taksówkarza, aby no, zawiózł ich do jakiejś restauracji, ponieważ zgłodnieli, mieli ochotę coś zjeść. I Zola Tongo zawiózł ich do restauracji Surfside, gdzie zjedli kolację i około godziny 22.40 wsiedli ponownie do taksówki. Chcieli zobaczyć prawdziwy obraz miasta, z dala od luksusowego hotelu, w którym się zatrzymali. No więc Zola zabrał ich na wieczorną przejażdżkę po prawdziwym obliczu południowej Afryki. Udali się do Guguletu, miejscowości oddalonej od Kapsztadu około 15 km. I tam na jednej z bocznych uliczek doszło do napaści. Kiedy auto zatrzymało się na światłach, dwóch mężczyzn grożąc bronią wtargnęło do środka i uprowadziło taksówkę. Jeden z napastników usiadł z przodu, koło taksówkarza, drugi z tyłu, obok pary nowożeńców. Zola Tongo po kilku minutach został wyrzucony z auta, i w tym momencie w samochodzie została już tylko dwójka napastników i para małżonków, spędzająca w kapsztadzie swój miesiąc miodowy czyli ani i szyjen. Para była przerażona, ani histerycznie płakała i prosiła, żeby nic im nie robili, że oni tutaj spędzają swój miesiąc miodowy. Kierowca uspokoił, powiedział, że nie skrzywdzą ich, że zależy im tylko na samochodzie, że wypuszczą ich, ale każdego oddzielnie. I tak krążyli po mieście około 20 minut, po czym grożąc bronią szyjenowi kazali mu wysiąść. No ten, oczywiście, nie chciał zostawić swojej żony, krzyczał, prosił, żeby wy wypuścili również Ani. Ale napastnicy zmusili go do wyjścia z auta przez tylne okno. To znaczy, ja rozumiem, że oni go chyba przez to tylne okno po prostu wyciągnęli z tego auta. Obrabowali go oczywiście z kosztowności, zabrali mu portfel z pieniędzmi, zegarek oraz telefon. Telefony w ogóle zabrali Ani i Szyjanowi od razu na początku, jak tylko wsiedli do taksówki, którą porwali. No, i wyrzuciwszy Szyjena z samochodu, odjechali z przerażoną Ani na tylnym siedzeniu. Szyjen był w szoku i całkowicie zdezorientowany. Była noc, a on zupełnie nie wiedział, gdzie jest. Przypadkowy przechodzień, widząc no, płaczącego mężczyznę, który, który był kompletnie załamany i, no, i w takim stanie paniki. Zainteresował się nim, zapytał, co się stało, no i kiedy usłyszał o porwaniu, zadzwonił na policję. Było to w Kajelitsa, w biednej i bardzo niebezpiecznej okolicy poza Kapsztadem. Tam przechodzień natknął się na Szyjena. Po zgłoszeniu, policja rozpoczyna poszukiwania porwanej Ani Diwani. Było to około 30 minut po północy. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że no, porywacze wysadzą Ani z auta, tak jak wcześniej zrobili to z jej mężem i taksówkarzem Zolą Tongo. W tym czasie Shryen wraz z policją wrócił do hotelu Cape Grace. Recepcjonista, który miał wówczas zmianę, wspomina, że Shryen, kiedy przybył do hotelu z policją, opowiedział mu, co się wydarzyło, że zostali uprowadzeni i że jego żona cały czas jest z porywaczami. Ten recepcjonista wspomina również, że Shryen wyglądał bardzo dobrze i że był nad wyraz spokojny. Policja przesłuchała Shryena, który za szczegółami opowiedział o wszystkim, co się wydarzyło o tym jak spędzili ten dzień aż do momentu porwania. Jego zeznania wydały się policjantom sensowne, a on sam szczery, otwarty i skłonny do współpracy. Zola Tongo został sprowadzony do hotelu, przesłuchany i jego wersja wydarzeń pokrywała się z tą, jaką przedstawił wcześniej funkcjonariuszom Shrien. Policjanci oczywiście cały czas poszukiwali uprowadzonej taksówki jednak bez rezultatu aż do następnego dnia, czyli 14 listopada. O godzinie 7:50 rano taksówka została znaleziona, porzucona na poboczu drogi. W środku, na tylnym siedzeniu znajdowało się ciało 28-letniej Ani Diwani z domu Hindoka. Sekcja zwłok wykazała liczne siniaki na nogach, wskazujące na walkę. Zgon nastąpił od pojedynczego strzału. Kula przeszła przez jej ręce, drasnęła klatkę piersiową i przebiła szyję na wylot, przecinając tętnicę. Nie stwierdzono śladów napaści seksualnej. Wszelkie kosztowności, takie jak torebka, bardzo drogi zegarek, złota bransoletka z diamentami, telefon komórkowy to wszystko zostało zrabowane. Rodzina Ani była druzgotana tą wiadomością. Kiedy dowiedzieli się o porwaniu, mieli nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, że chodzi tylko o okup i niezależnie od kwoty, jaką porywacze zażądają, byli skłonni zapłacić. Nie przypuszczali, że dojdzie do najgorszego. Niestety tak się stało. Wiadomość o śmierci Ani zastała jej ojca na lotnisku w Amsterdamie, który czekał na samolot do Kapsztadu i no ta wiadomość, jak można się domyślić, całkowicie go zdruzgotała. Wspomina, że ten lot był jednym wielkim koszmarem i nie mógł zrozumieć, dlaczego, przecież mogli zażądać pieniędzy. Dlaczego Ani musiała zginąć? 17 listopada ciało Ani Diwani zostało przetransportowane do Wielkiej Brytanii lotem British Airways w towarzystwie pogrążonego w żałobie męża i ojca. Prochy Ani zostały rozrzucone w okolicy jeziora Vener, niedaleko jej rodzinnego miasta Mariestad w Szwecji. To miejsce było jednym z jej ulubionych. Zaczęło się dochodzenie. Policja była pod bardzo dużą presją, ponieważ. No, sprawa ta poważnie nadszarpnęła wizerunek południowej Afryki, niedawnego gospodarza Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbyły się w czerwcu i w lipcu właśnie w 2010 roku. A tu nagle, cztery miesiące później, młoda kobieta, turystka, spędzająca w RPA swój miesiąc miodowy, została porwana i straciła życie. To oczywiście nie stawiało Kapsztadu ani Południowej Afryki w pozytywnym świetle, jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego turystom, dlatego pojawiła się presja i naciski, aby sprawę jak najszybciej rozwiązać. Miejscowa społeczność również była zbulwersowana tym, co się wydarzyło, no i nie mogli w to po prostu uwierzyć, że na ulicach ich miasta doszło do, do takiej tragedii. Funkcjonariusze zabrali się do pracy, i no, od razu na początku pewne kwestie wydały im się no, zastanawiające. Fakt, że porywacze od tak wypuścili dwóch świadków, którzy mogli ich zidentyfikować, a potem odebrali życie Ani. No, to dla nich. Jakoś nie miało sensu i było tym pierwszym czynnikiem, który zwrócił ich uwagę na to, że coś tutaj chyba nie gra. Poza tym, podobno napastnikom chodziło tylko o samochód, więc dlaczego potem go porzucili? Do tego z ciałem w środku, no, które właściwie mogli wyrzucić gdziekolwiek i, i zabrać samochód, że już tak zapędzimy się w takie bezduszne rozważania. I nie tylko policjanci zastanawiali się nad tą kwestią. Dziennikarka śledcza, która rozmawiała z ludźmi mieszkającymi w tej okolicy, usłyszała od nich, że no, tak się przestępstw tutaj nie popełnia. Normalnie auto byłoby rozmontowane, spalone, a części sprzedane. Więc było to dziwne. I w końcu tym najbardziej nurtującym wszystkich pytaniem było, po co oni pojechali do Google'u? Po co ten taksówkarz ich tam zabrał, do jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic? Nawet w dzień, a co dopiero w nocy? Po co para spędzająca swój miesiąc miodowy w ekskluzywnym hotelu zapuszcza się w takie miejsca? Pozwiedzać i do tego nocą przez szybę samochodu? Tak więc te pytania od razu. Nasunęły się śledczym i stanowiły pewne czerwone flagi w całej tej sprawie. I nawet restauracja, do której udali się na kolację, również budziła wątpliwości, no bo nie należała ona do najlepszych. Położona była daleko od hotelu, około 40 km, no i była raczej niecodziennym wyborem, jeśli chodzi o turystów. Zola Tongo, taksówkarz zapytany, dlaczego zabrał małżeństwo w te mało bezpieczne rejony, odpowiedział coś w stylu klient nasz pan, płaci, wymaga, ja wykonuję. Chcieli tam pojechać, to ich tam zabrałem. Do miejsca, w którym często dochodzi do porwań i jest najwyższa przestępczość w całej południowej Afryce. Do miejsca, do którego nawet policjanci po zmroku nie jeżdżą mniejszą ekipą niż pięcioosobową. On tam zabrał ludzi na zwiedzanie nocą. Dwa dni po odnalezieniu samochodu z ciałem Ani nastąpił przełom w sprawie. Na przedniej szybie porzuconej taksówki widniał odcisk dłoni. Wyglądało to tak, jakby jeden z porywaczy wyciągnął rękę, chcąc zatrzymać auto. Te pobrane odciski palców doprowadziły policję do podejrzanego, którym był Xolil Mngeni, i we wtorek 16 listopada 2010 roku, około godziny trzeciej nad ranem, został on aresztowany. A po konfrontacji z dowodami, którymi policja dysponowała, przyznał się do bycia jednym z porywaczy i wskazał swojego kompana, którym miał być Małe. Zeznał, że to on Małe strzelił, kiedy chciał wziąć torebkę Ani, a ta. No szamotała się z nim, nie chciała mu tej torebki oddać. Policjanci ruszyli na poszukiwania małe. jednak okazało się, że no, człowiek ten ma niepodważalne alibi. Jeden z jego przyjaciół zeznał, że był on z nim przez całą sobotnią noc, kiedy doszło do porwania. No i po sprawdzeniu tych wiadomości, no okazało się, że Ksolil Mngeni kłamał. I, I to nie Maue był z nim tamtej nocy. Powtórnie przesłuchany Ksolil przyznał, że jego wcześniejsze zeznanie mijało się z prawdą, że to nie Maue był z nim, a doda Kłabi. To on był drugim sprawcą. Ksolil zeznał, że to Kłabi zastrzelił Ani, kiedy ta nie chciała mu oddać swojej torebki, czyli powtórzył. Tę historię, którą opowiedział podczas poprzedniego przesłuchania. Kłabi został aresztowany o pierwszej w nocy, 18 listopada 2010 roku, w czwartek, i jak jego kolega przyznał się do napadu i porwania z bronią w ręku, i podał nazwisko kolejnego mężczyzny wplątanego w tę sprawę. Tym mężczyzną był Monde Molombo. Kłabi zeznał, że na dzień przed porwaniem taksówki Bolombo skontaktował się z nim i z Mgeni, mówiąc im, że jest robota do wykonania i czy są zainteresowani. W tej sytuacji policjantom nie pozostało nic innego, jak odszukać mądem bolombo. Okazało się, że jest on pracownikiem recepcji w hotelu Koloseum. To nie był ten hotel, w którym Ani i Shrien się zatrzymali. Coś, co zwróciło uwagę policjantów, to to, że zarówno kłabi, jak i monde byli tak zwanymi normalnymi obywatelami bezkryminalnej przeszłości. Jedynie pierwszy aresztowany, Xolil Mngeni, był notowany, jednak no, były to drobne przestępstwa bez użycia przemocy, więc no, ten fakt funkcjonariuszy zastanowił. Monde został aresztowany we wczesnych godzinach rannych w czwartek, 18 listopada 2010 roku. Przywieziono go na komisariat i rozpoczęło się przesłuchanie, w trakcie którego doszło do pewnego zdarzenia. A mianowicie, w pokoju, obok którego przesłuchiwany był Monde, swoje zeznania składał Kłabi. I w pewnym momencie Kłabi wyszedł do toalety, a kiedy zobaczył, że Monde jest przesłuchiwany, zapytał funkcjonariusza, czy może coś do niego powiedzieć. Obiecał, że będzie mówił po angielsku. Funkcjonariusz wyraził zgodę i wtedy Kłabi powiedział: Monde, powiedz im wszystko. No i wtedy zatrzymani zaczęli zeznawać. Monde wskazał kolejnego mężczyznę zamieszanego w tę sprawę i był nim Zola Tongo taksówkarz wiozący Ani i Shryena. Monde zeznał, że Zola Tongo przyszedł do niego w piątek, 12 listopada, czyli dzień przed porwaniem taksówki, z zapytaniem, czy zna jakiegoś człowieka od mokrej roboty, bo jest zlecenie na żonę, której chce się pozbyć mąż. Zeznania te potwierdził Kwabi, który przyznał, że rozmawiał z Tongo, z Zolą Tongo przez telefon i ten powiedział mu dokładnie to samo – że to ma wyglądać na porwanie. Czyli według ich zeznań, Szyjen Diwani zlecił im odebranie życia jego żonie Ani. Dla policjantów, oczywiście, najważniejsze było ustalenie, czy, czy jest to prawda, że Szyjen jest zamieszany w morderstwo swojej żony. Jednak pewnym utrudnieniem był fakt właściwie ogromnym utrudnieniem był fakt, że Szyjena. Nie było już w południowej Afryce, ponieważ trzeciego dnia po morderstwie wraz z Teściem i ciałem swojej żony wrócił do Anglii, gdzie odbył się pogrzeb Ani. Policja bezskutecznie próbowała ustalić miejsce pobytu taksówkarza Zoli Tongo, zamieszanego w zbrodnię, według słów aresztantów, natomiast no, nigdzie go nie było. Ale po siedmiu dniach Zola Tongo sam stawił się na komisariacie w towarzystwie swojego. Adwokata, gotowy złożyć zeznania, oczywiście po negocjacjach dotyczących ugody i uniknięcia dożywocia przez jego klienta. Zola go przyznał, że wszystko to było zaplanowane, że Ani Diwani została zamordowana na zlecenie, a zleceniodawcą był jej mąż Sri Diwani, który zapłacił 15 tysięcy randów. To jest nieco ponad 4000 zł dzisiaj. I taka suma pieniędzy miała zostać przekazana już po zrealizowaniu zlecenia. Zola zeznał, że spotkał się z mężem Ani na parkingu hotelowym, aby omówić sprawę. Potwierdziły to nagrania z kamery hotelowej, które zostały udostępnione policji. Widać na nich jak 12 listopada po przybyciu taksówką do hotelu czyli no to było wtedy, jak on przywiózł ich z lotniska. Wtedy właśnie ani pierwsza udała się do recepcji, a Srian na chwilę jeszcze został z Zolą. Po czym taksówkarz zaparkował auto na parkingu hotelowym, i po kilku minutach widać, jak Szyjen udaje się do tej taksówki i spędził tam około 10-11 minut. Zola twierdzi, że właśnie wtedy wszystko omówili. Również jego późniejsza wizyta w hotelu Koloseum u Mondę i telefon do Kwabi się potwierdziły. Następnego dnia, około godziny 11:50, Zola Tongo odebrał sriena Spod hotelu i zawiózł go do kantoru, aby wymienił pieniądze na walutę południowej Afryki. No ponieważ Zola powiedział mu, że zapłata musi nastąpić właśnie w tej walucie, ani w dolarach, ani w funtach, jak proponował Shrien, a, no, a on z kolei nie chciał wymieniać pieniędzy w hotelu, ponieważ kurs był tam niezadowalający. Dlatego Tongo zaproponował, że podrzuci go do kantoru gdzie ten kurs jest zdecydowanie lepszy. Nagrania z kamer hotelowych również potwierdzają, że szyjen wyszedł o wskazanej godzinie z hotelu i odjechał taksówką Tongo. Był to Volkswagen Shren. Co jeszcze Tongo powiedział policji to to, że kiedy jechali samochodem już tego wieczoru i małżonkowie siedzieli z tyłu, a Tongo wiózł ich do miejsca gdzie mieli czekać i dokonać napaści, Kłabi i Monde, to wtedy w tej taksówce Szyjen i Zola Tongo pisali do siebie SMS-y. Czyli Ani siedzi obok Sriana, a on wysyła SMS-y do taksówkarza, który ich wiezie. No więc ewidentnie wygląda to na to, że rozmawiali o czymś, o czym Ani miała nie wiedzieć. Tongo twierdzi, że chodziło o pieniądze, że Szyjen zostawił je w kopercie. W kieszeni tylnego siedzenia i było tam 10 tysięcy randów. Jednak policjanci nie mogli tego sprawdzić, ponieważ no, telefon Sriena został zabrany przez napastników i nigdy go nie odzyskano. Tak samo stało się z telefonem taksówkarza Zoli. Jednak na wyciągach widnieje zapis tych SMS-ów, więc Zola mówił prawdę, kiedy siedzieli w taksówce. Zola ze Szyryjenem SMS-owali do siebie. Wersję o pieniądzach zostawionych w aucie potwierdził również Kwabi, który powiedział, że odchodząc po dokonanej zbrodni, wyciągnęli z kieszonki w samochodzie kopertę, w której było 10 tysięcy randów jako zapłata. No brakowało 5 tysięcy, więc skontaktowali się z Molombo, który powiedział, że załatwi to z Zolą Tongą. Natomiast w zrabowanym portfelu na który mu zrabowali, były 4000 randów, no ale oni pewnie traktowali to jako taką kasę dodatkową, taką przy okazji, no a cały czas domagali się zapłaty. Tych 5 tysięcy randów, no przynajmniej według ich słów, oczywiście. Zola Tongo był umówiony ze Szyjanem na 5 tysięcy randów. Taka była podobno zapłata za jego udział w tej sprawie. I 16 listopada, trzy dni po tych tragicznych wydarzeniach, zjawił się on w hotelu, aby odebrać te pieniądze. Kamery. To uchwyciły, uchwyciły jak tą go wchodzi do hotelu o 13.45 i udaje się w okolice recepcji. Zaraz też pojawił się tam szyjen z dosyć pokaźną kopertą w ręce, i razem udają się do jednej z sal hotelowych. Dostępnych dla turystów, i kiedy Szyjan ją opuszcza, tej koperty w ręce już nie ma, natomiast Tongo, wychodząc z hotelu, trzyma ją w ręce. Szyjena z tymi oskarżeniami no, nie można było skonfrontować, ponieważ jak już wiemy, opuścił on południową Afrykę. Natomiast policja nie próżnowała, skontaktowała się z rodziną Ani, prosząc ich o przybycie do Kapsztadu. I w grudniu rodzice i wujek Ani stawili się na miejscu, gdzie odbyło się spotkanie z prokuratorem i śledczymi. Wyjaśnili oni rodzinie, gdzie to śledztwo ich zaprowadziło, co zeznał Zola Tongo. No i też powiedzieli, że chodzi tutaj o ugodę, ponieważ jest on głównym świadkiem. Zola Tongo, który jako jedyny może wykazać powiązania Szryjena z tą zbrodnią, która według jego słów była zbrodnią na zlecenie, a Szyjen był zleceniodawcą. I Zola zamiast 25 lat miał w myśl ugody dostać 18. Rodzina, oczywiście, no, była w kompletnym szoku, kiedy to wszystko usłyszała, kiedy dowiedziała się o tym, że to nie było zwykłe porwanie, że wszystko było zaaranżowane. I że najprawdopodobniej stoi za tym ich zięć. No i oczywiście przystali na warunki ugody, podpisali wszelkie wymagane dokumenty. No i w tym sposobem trzy tygodnie po zbrodni Zola Tongo został skazany na 18 lat pozbawienia wolności. Tymczasem zaczęła się długa i żmudna batalia o ekstradycję Shryena Diwani, wokół którego zaczęło się robić gorąco, ponieważ no, sprawa budziła spore emocje we wszystkich trzech krajach w południowej Afryce, w Wielkiej Brytanii i w Szwecji. Opinia publiczna, szczególnie w południowej Afryce, była przekonana o tym, że to szyjen za wszystkim stoi, i głośno domagała się sprawiedliwości. Prasa szeroko rozpisywała się na ten temat, spekulując i no, zadając pytania, jaki był udział szyjena w zabójstwie żony. Wszyscy tą sprawą żyli i każdy chciał poznać odpowiedź. Szyjen znalazł się na świeczniku. A pewne jego zachowania, no niewątpliwie budziły nieufność, podejrzenia, nie tylko u rodziny, ale u nich szczególnie oczywiście. Na przykład zachowanie Szyrena na pogrzebie Ani. U kuzynek, które o tym opowiadają, no do dzisiaj czuć w głosie konsternację i niezrozumienie tamtej sytuacji. Jedna z kuzynek wprost powiedziała, że. U Shriena nie było za grosz zrozumienia i empatii dla nich, dla rodziny, która straciła swoją ukochaną Ani. A sytuacja na pogrzebie wyglądała następująco. Ciało Ani miało być skremowane, a jej prochy rozrzucone w okolicy jeziora Wener w Szwecji. No i tak też się stało. Jednak zanim doszło do kremacji, rodzina chciała się z Ani pożegnać. No jest coś takiego jak... Czuwanie przy trumnie, wielu ludzi to kultywuje i jest to dla nich bardzo ważne, aby, aby to ostatnie pożegnanie właśnie tak wyglądało. A na pewno rodzina Ani tego pragnęła, natomiast no, Shrien się nie zgodził, mówiąc coś w stylu, że nie ma na to czasu. W oczach rodziny było to dosyć dziwne, niezrozumiałe i bardzo bezduszne. Także oni i tak postanowili zebrać się przy trumnie Ani. Nie informując o tym Shryena I tak zrobili. Zebrali się wokół trumny, złożyli kwiaty. Niektórzy napisali nawet listy pożegnalne, i był to dla nich bardzo, bardzo wzruszający moment. Do czasu, aż nie wpadł tam wściekły Shryen i w furii rozrzucił wszystkie kwiaty i listy na podłodze. Później tłumaczył się, że, no, oczywiście jego reakcja była, nie na miejscu, ale no on po prostu poczuł się wykluczony, ponieważ była tam cała rodzina oprócz niego. Do rodziny to tłumaczenie no raczej nie trafiło, tym bardziej, że to właśnie on był tym, który się temu sprzeciwił i dlatego go nie było wśród nich. No i był to sygnał dla nich, że, że coś jest nie tak. Poza tym jedna z kuzynek. Ani ujawniła wiadomości tekstowe, jakie od niej otrzymywała. Były to wiadomości już po zaręczynach, a nawet w trakcie trwania miesiąca miodowego w południowej Afryce, z których wyraźnie wynikało, że no nie jest to tak wspaniały związek, jak mogłoby się wydawać, że nie jest tak, jak powinno być i że ani nie jest tak do końca szczęśliwa. Jedna z koleżanek wspomina, że Ani mówiąc o swoim ukochanym, z jednej strony była nim zafascynowana i uważała go za wspaniałego faceta, a z drugiej strony nie była do końca pewna jego zaangażowania i tego, co on tak naprawdę czuje. Rodzina wspomina też, że po śmierci Ani, Srian nie wyglądał na pogrążonego w żałobie kiedy odwiedzili go w jego domu w Bristolu zachowywał się zupełnie normalnie, planował pogrzeb z najdrobniejszymi szczegółami i wydawał się być bardziej przejęty swoim wyglądem i tym jak leży na nim jego garnitur, niż śmiercią swojej żony. Do tego dochodzi jeszcze zmiana zeznań odnośnie pierścionka zaręczynowego. Srian najpierw powiedział policjantom, że pierścionek oddali porywaczom, mówiąc, że to ostatnie co mają, a następnie po dwóch dniach zadzwonił do jednego ze śledczych, mówiąc, że ten pierścionek jest schowany w aucie na tylnym siedzeniu pasażera, wciśnięty między łączenie a oparcie. Może to budzić pewne wahania co do prawdomówności, z drugiej strony, no człowiek w szoku może pomylić pewne fakty w pierwszej sekundzie, o czym się zapomnieć, no i na to też trzeba wziąć poprawkę. Prasa, jak już mówiłam, o sprawie pisała i to szeroko, skupiając się szczególnie na szyjeniu. A ten zatrudnił bardzo znanego specjalistę od wizerunku, Maxa Clifforda. Co znowu u niektórych wywołało zdziwienie, no bo skoro jesteś niewinny, to po co ci specjalista od wygładzania twojego wizerunku? Tak, na marginesie tylko powiem, że Max Clifford został oskarżony w 2012 roku o molestowanie kobiet, dziewczynek właściwie, bo mówimy tutaj o przedziale wiekowym od 14 do 19 lat. Został skazany na 8 lat. I zmarł w 2017 roku na atak serca w trakcie odbywania kary. Yy, I nigdy nie przyznał się do winy. Yy, ale w 2010 roku jeszcze chodził wolny i pracował dla Szyjena, dbając o jego wizerunek. Dziewięć dni po tych smutnych i wstrząsających wydarzeniach, do jakich doszło w Kapsztadzie, pojawił się wywiad ze Szyjenem w gazecie The Sun. Shryen wraz z bratem umówili się z dziennikarzem w biurze Maxa Clifforda. Rozmawiali sobie, Shryen opowiadał swoją wersję wydarzeń, no a potem dziennikarz ujawnił, że jest w posiadaniu anonimowego listu informującego o tym, że małżeństwo Shryena z Ani było jednym wielkim kłamstwem, ponieważ Shryen jest gejem. Na co on, zapytany o ten fakt, najpierw kazał wyłączyć nagrywanie rozmowy i powiedział wtedy z całą stanowczością, że jest to nieprawda i był bardzo przekonujący według słów dziennikarza. Wywiad ukazał się, a Shryen mówił w nim, że jego świat się zawalił, że Ani była tą jedną, jedyną, no i dlaczego miałby chcieć jej śmierci. W tym artykule ukazała się wersja Shryena i nie było słowa o anonimowym liście. Jednak kilka dni po opublikowaniu tego wywiadu ten sam dziennikarz otrzymał telefon od Leo Lejzera, który był męską prostytutką. Utrzymywał, że Szyjen korzystał z jego usług nieraz. Przyznał również, że Szyjen powiedział mu, że jest w związku z miłą dziewczyną i bardzo ją lubi, ale nie może z nią zerwać, bo rodzina wydziedziczyłaby go. No i że musi się jakoś z tego związku wyplątać. Dziennikarz oczywiście spotkał się z Leo Leizerem i cztery tygodnie po śmierci Ani, The Sun opublikował kolejny artykuł, w którym zamieścił informacje, jakie uzyskał od Leo Leizera na temat podwójnego życia Shryena Diwani. Co tu dużo mówić? To było jak grom z jasnego nieba. Wszyscy byli w kompletnym szoku, a najbardziej rodzina, która najpierw nie mogła w to wszystko uwierzyć. A potem poczuła się oszukana i zdradzona. Nie mogli zrozumieć, dlaczego to ukrywał, po co żenił się z Ani. Starali się też zrozumieć, jak trudna dla niego musiała być to sytuacja, skoro no, nie mógł być szczery z własną rodziną, ponieważ najprawdopodobniej nie zaakceptowaliby tego. Ale to nie usprawiedliwia faktu, że okłamał, oszukał Ani. Policja wysnuła przypuszczenie, że najprawdopodobniej mógł to być motyw. Ani dowiedziała się o jego podwójnym życiu, zażądała rozwodu, no a ten spanikował. Shrien Diwani został aresztowany 7 grudnia 2010 roku w Bristolu pod zarzutem konspiracji mającej na celu pozbawienie życia jego żony Ani. Rząd południowej Afryki wystąpił o jego ekstradycję, jednak był to długi i żmudny proces, który trwał aż 4 lata. Obawiano się, że no, ekstradycja mogłaby doprowadzić Szyjena do odebrania sobie życia, ponieważ wyraźnie podupadł on na zdrowiu, miał objawy depresji, był przygnębiony, apatyczny i cierpiał na objawy stresu pourazowego. Dlatego też ten proces tak długo trwał. W tym czasie Szyjen zatrudnił jednego z najlepszych adwokatów, był nim François Van Zyl, który od razu wyraził swoje wątpliwości odnośnie tej sprawy i udziału w niej jego klienta. Przede wszystkim określił jako nieprawdopodobne to, aby ktoś, kto dopiero co przyleciał do nowego miasta, do nowego kraju właściwie, nigdy wcześniej tam nie był i od razu bierze przypadkową taksówkę z lotniska z równie przypadkowym kierowcą a po pół godzinie od tak pyta go o kolesia od mokrej roboty. Pan Van Zyl nie był w stanie w to uwierzyć. I owszem, znalezienie kogoś takiego w południowej Afryce no nie jest trudne. Z powodu biedy, bezrobocia ludzie są w stanie zrobić wiele, aby tylko zarobić pieniądze na jedzenie. Pewien dziennikarz mieszkający w Kapsztadzie i pracujący w tamtym czasie dla West Cape News piszący o tej sprawie, postanowił sprawdzić, jak szybko uda mu się znaleźć człowieka, który podejmie się wykonania takiego zlecenia. Uwinął się szybko, nie upłynął jeden dzień i znalazł trzy chętne osoby. Ale, jak podkreśla, dla niego było to proste, bo on stamtąd pochodzi, zna ludzi i wie, kto ma jakieś powiązania z gangami. Natomiast dla przejezdnego, turysty, zapewne nie jest to aż tak proste i komuś takiemu zajęłoby to, no, o wiele dłużej niż jeden dzień. Poza tym, aby zadać komuś wprost takie pytanie, no to trzeba mieć do tej osoby chociaż odrobinę zaufania i wiedzieć, że, że pyta się właściwego człowieka, a nie przypadkowego taksówkarza. Dlatego to wszystko budziło wątpliwości w adwokacie Sriana Diwani. Poza tym, po co angażowałby w to tylu ludzi potencjalnych, późniejszych świadków przeciwko niemu? No w takiej sytuacji chodzi raczej o jak najmniejszą ilość ludzi mających wiedzę o całej sprawie, no a tutaj mamy aż cztery osoby. No i w końcu. Czy Shrien angażowałby się w to wszystko aż do tego stopnia, aby w ramach zapewnienia sobie alibi zostać wyrzuconym nocą gdzieś pośrodku jakiejś podejrzanej dzielnicy? No bo no umówmy się, tak naprawdę mogło wydarzyć się tam wszystko. Shrien miał szczęście, że spotkał człowieka, który mu pomógł, ale przecież mógł trafić na jakichś bandziorów, którzy by go napadli i pobili w najlepszym razie, więc... Czy on sam ładowałby się w tak niebezpieczną sytuację? Te wszystkie pytania od razu nasunęły się adwokatowi Shriena Diwani i stwierdził on, że wersja Zoli Tongo brzmi wysoce nieprawdopodobnie. Przeglądając nagrania z kamer z innej perspektywy niż prokuratorzy i śledczy, nie dopatrzyli się tam adwokaci niczego podejrzanego. Shrien i Ani wyglądają jak normalna. Kochająca się para, i no, aż trudno uwierzyć, patrząc na nich, że proces zabójstwa na zlecenie był w toku. No, ale wiadomo, no, psychopaci potrafią ukrywać swoją ciemną stronę i znakomicie grać, więc no, to, że para wygląda na szczęśliwą, niczego jeszcze nie dowodzi. Natomiast przeciwko Szyjenowi nie było tak naprawdę żadnych dowodów. Przyczepiono się tego spotkania z Tongo w hotelu, kiedy przekazał mu on kopertę, ale Srian zapytany dlaczego zapłacił mu pięć tysięcy randów, odpowiedział, bo byłem mu je winny. Zatrudniłem go jako przewodnika po mieście i pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, ciągle byłem mu winny te pieniądze, więc mu je zapłaciłem, tak po prostu. Tak powiedział Szyjenno, i trzeba przyznać, że brzmi to w miarę sensownie. Poza tym, nikt tak naprawdę nie wie, co w tej kopercie było, i nikt nie słyszał rozmowy między nimi. Adwokaci sprawdzili połączenia telefoniczne. Od piątku, kiedy państwo Diłani przybyli do Kapsztadu, aż do niedzieli rano. I wskazują one wyraźnie, że pomiędzy tą czwórką Tongo, Molombo, Kłabi i Mgeni, dochodziło do bardzo częstych rozmów telefonicznych. Była to, można powiedzieć, były to można powiedzieć gorące linie. Najbardziej aktywny był Molombo, ten mężczyzna pracujący w hotelu, do którego Zola Tongo przyszedł z zapytaniem w wiadomej sprawie i który naraił tych dwóch gości Kłabi i Mgeni. No i ten najbardziej aktywny Molombo uzyskał immunitet w tej sprawie. Policja tłumaczyła to tym, że on był tutaj tylko pośrednikiem i za zeznania przeciwko Shrienowi uniknął kary. W ramach ugody Zola go otrzymał wyrok 18 lat pozbawienia wolności zamiast 25 lat, kłabi 25 lat zamiast dożywocia Amgeni był jedynym, któremu nie zaoferowano ugody, ponieważ nie dysponował żadnymi pomocnymi dla policji informacjami przeciwko pozostałym oskarżonym oraz Szyjenowi. I to on według zeznań, kłabi był tym, który strzelił. Odbył się proces i mgeni został skazany na dożywocie, ale nigdy do winy się nie przyznał. Jednak adwokat François Van Zyl nie był przekonany o tym, że to mgeni z przedniego siedzenia oddał strzał do Ani siedzącej na tylnym siedzeniu za kierowcą. W RPA obowiązuje ruch lewostronny. Kłabi prowadził auto, mgeni siedział obok niego po jego lewej stronie. Ani siedziała za kierowcą, nagle Mngeni odwrócił się przez swoje prawe ramię i wyciągnął prawą rękę, w której trzymał pistolet w kierunku Ani i oddał strzał. Z tym, że jak wykazano, wygląd rany wskazuje na to, że broń dotykała skóry. A z tej pozycji, jak opisał to Kłabi, było to niemożliwe, zbyt duża była odległość między mngeni a ani. Bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że ktoś siedział na tylnym siedzeniu, koło ani po jej lewej stronie, prawą ręką przytrzymywał ją za nogę, na której potem e, patolog odkrył ślady, a broń miał w lewej ręce. I z tej pozycji można już było oddać strzał, który spowodował ranę, jaką posiadała Ani. Więc Kłabi kłamał. Shrien zeznał, że kierowca, czyli właśnie Kłabi, miał ubrane żółte gumowe rękawice. Odnaleziono je porzucone gdzieś w krzakach. I teraz zespół adwokacki, reprezentujący Shriena Diwani wysłał lewą rękawicę do badania na obecność prochu, no ponieważ, według ich ustaleń, ktoś strzelał do Ani, trzymając broń w lewej ręce. No i wynik był pozytywny. Został odnaleziony proch na tej rękawicy. A więc to kierowca, czyli Kłabi, pociągnął za spust Niemngeni. W 2014 roku Mngeni zmarł w więzieniu na raka. Do końca utrzymywał, że jest niewinny. Utrzymywał również, że w trakcie przesłuchań był bity przez policjantów, czemu ci oczywiście zaprzeczają. Wersja obrony była taka, że to miało być uprowadzenie dla pieniędzy. Kiedy Szrijen i Ani przybyli na lotnisko, widać było, że mają pieniądze bagaż Louis Vuitton, ani miała zegarek Cartier. Sprawdziłam ceny od 2,5 tysiąca funtów do nawet 24 tysięcy funtów. Szyjen nosił podobnie drogi zegarek, no więc ci ludzie po prostu ociekali kasą. To kusi. No i najprawdopodobniej takie były przypuszczenia obrony, że był to spisek tej czwórki mężczyzn celem oczywiście były pieniądze. No i też nikt nie chciał tutaj nikogo pozbawiać życia. Do wystrzału doszło przypadkowo najprawdopodobniej podczas szamotaniny. Takie było stanowisko obrony. Ale wszyscy czekali oczywiście na proces Na Diwani. Szczególnie rodzina chciała zobaczyć go przed sądem, usłyszeć jego zeznania. No i również opinia publiczna bardzo się tego domagała i to głośno. Na ulicach kobiety skandowały o sprawiedliwość. No i w końcu, po długich czterech latach, doszło do tego. Srian został wydany południowej Afryce i stanął przed sądem. 6 października 2014 roku rozpoczął się proces przeciwko Srianowi. Proces bardzo medialny i właściwie wszystkie głosy, łącznie z opinią publiczną, były przeciwko oskarżonemu. Głównym świadkiem oskarżenia był Zola Tongo, taksówkarz. Prokuratura utrzymywała, że Sri Yen Diwani był zleceniodawcą w tej sprawie. Jako motyw yy, wskazywali fakt, że jest gejem i nie widział innej drogi umożliwiającej mu no, wykaraskanie się z tej sytuacji, w sensie z małżeństwa, a rozwód nie był mile widziany w hinduskiej społeczności. Shrien Diwani nie przyznał się do winy i od razu na początku procesu wydał oświadczenie, w którym przyznał się do bycia biseksualnym, do utrzymywania kontaktów z mężczyznami, również z męskimi prostytutkami, ucinając tym samym wszelkie spekulacje na ten temat, jakie toczyły się od czterech lat, no i jednocześnie wytrącając oskarżeniu pałeczkę z ręki, ponieważ no, na tym właśnie sekretnym życiu Shriena oparte. Było oskarżenie, to ono miało być motywem tej zbrodni, a on tak. Od razu to potwierdził, tak? Jestem biseksualny, ale nie zabiłem swojej żony. Także, no, było to takie bardzo sprytne posunięcie ze strony yy, obrony. Oczywiście prokuratorzy nie dali się tak łatwo zbić z pantałyku i utrzymywali, że, no, tutaj nie chodzi o orientację biseksualną, która nie wyklucza związku Szyjena z kobietą, ale o orientację homoseksualną. I to właśnie dlatego Szyjen za wszelką cenę chciał się z małżeństwa z Ani. No, jakoś wyplątać. Wskazuje na to profil Sriena na jednym z gejowskich portali, na którym identyfikuje się jako gej. Był tam bardzo aktywny, również w trakcie trwania miesiąca miodowego, a nawet po tym, jak dowiedział się, że życie jego żony zostało bezlitośnie odebrane, nawet wtedy nie odmówił sobie wizyty na tym portalu. To było najbardziej szokujące, no a dla rodziny Ani bardzo, bardzo bolesne. Jednym z ważnych świadków oskarżenia był Leo Lacer, z którym Shrien utrzymywał płatne kontakty seksualne i któremu zwierzył się ze swojego problemu, czyli ze związku z kobietą i czekającym go ślubie, i że nie wie, jak właściwie ma tą sprawę załatwić. Zeznania Leo miały być potwierdzeniem motywu obrona, natomiast argumentowała, że kontakty Shriena z Leo nie mają związku ze sprawą. Poza tym, były to trzy spotkania, z których ostatnie było na pół roku przed ślubem, do których zresztą Shryen przyznał się w pierwszym dniu tego procesu i w związku z tym zeznania tego świadka są zupełnie nieistotne. A poza tym, to że Shryen jest gejem, nie oznacza, że zabił swoją żonę. Sędzia przychyliła się do argumentacji obrony. I nie dopuściła zeznań świadka Leo Lejzera jako dowodów w sprawie. To oczywiście no był cios i mocne osłabienie pozycji prokuratury. Kolejną sprawą budzącą wątpliwości była gotówka, którą Schrien miał przy sobie tamtej nocy. 10 tysięcy randów, przygotowane w kopercie i zostawione w aucie. Po co mu była taka ilość gotówki? I Srian udzielił wyjaśnienia. Była to zaliczka za przelot helikopterem, który miał być niespodzianką dla Ani. Organizatorem tej atrakcji miał być właśnie Zola Tongo. No i te pieniądze były dla niego za tę usługę. Wyjaśnienia te wszystkich wprawiły w osłupienie. Przez cztery lata Srian ani razu nie wspomniał o organizowaniu niespodzianki dla Ani w postaci przelotu helikopterem. Ani razu o tym nie wspomniał. W wywiadzie, którego udzielił, podczas przesłuchań przez policję, no nigdzie o tym nie mówił. W ogóle nie wspomniał o tym, że miał przy sobie taką ilość gotówki, ani razu. Opowiadał, że skradziono im telefony, biżuterię, zegarki, ale o pieniądzach nie wspomniał nigdy, jakby o nich zapomniał. A teraz nagle okazało się, że miał przy sobie dużą sumę jako zaliczkę i że dał ją ani. Aby schowała ją w swojej torebce, według jego słów, czyli miała to być niespodzianka, ani miała o niczym nie wiedzieć, a potem dał jej pieniądze do przechowania w torebce, a ona nie zadawała pytań: po co, na co taka ilość gotówki? Jakoś się to tutaj nie składało w całość. Poza tym, cztery lata wcześniej, Szyjen zapytany o to, co było w torebce, jego żony odpowiedział, że telefon i szminka. O pieniądzach wówczas zapomniał najwidoczniej. Co też jeszcze wydało się dziwne w tej sprawie, to to, że Shryen organizował przelot helikopterem poprzez taksówkarza, człowieka, którego poznał chwilę przedtem, pozostając jednocześnie w najlepszym hotelu w mieście, gdzie obsługa jest na każde zawołanie swoich gości i zorganizowanie takiej wycieczki, takiego przelotu helikopterem, to kwestia. 5 minut, według słów menadżera tego hotelu. Więc dlaczego Shrien wybrał taką, no dosyć pokrętną drogę do tego helikoptera? No i przede wszystkim, dlaczego nie wspomniał o tym przed czterema laty? Było to co najmniej zastanawiające. Głównym świadkiem oskarżenia był Zola Tongo, człowiek, który jako jedyny mógł potwierdzić udział Shriena w całej sprawie jako zleceniodawcy ponieważ to on z nim o wszystkim rozmawiał. Zola Tongo wydawał się być mocnym świadkiem, ale właściwie było to słowo przeciwko słowu, no i też obrona bardzo szybko podważyła zeznania Zoli, ukazując w nich dziury i nielogiczności. Przede wszystkim, François Wanzel poddał w wątpliwość wysokość zapłaty, jaką Zoli zaoferował Srian za udział w spisku. Było to 5 tysięcy randów, podczas gdy on jeżdżąc taksówką miesięcznie zarabiał od 30 do 40 tysięcy randów, więc w porównaniu do tego zarobku 5 tysięcy było stosunkowo niską kwotą, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że uprowadzony samochód, czyli taksówka Zoli, najprawdopodobniej zostałaby skonfiskowana przez policję jako dowód w sprawie. Zapytany o to, Zola Tongo nie potrafił udzielić wiarygodnej odpowiedzi, jak również na pytanie, czy ustalił ze Szyjenem, kiedy ten mu zapłaci, wtedy nagle okazało się, że jego pamięć szwankuje. Poza tym, cztery lata wcześniej Zola Tongo zeznał, że Szyjen Diwani zagroził mu, że jeśli robota nie zostanie wykonana, to on go zabije. Teraz podczas procesu Zola zaprzeczył, że w ogóle coś takiego powiedział, insynuując, że tę linijkę dopisali przesłuchujący go śledczy. Oni oczywiście temu zaprzeczyli, ale no w ten sposób zeznania Zoli Tongo, najważniejszego świadka oskarżenia, zostały całkowicie podważone przez adwokata François Wanzyla i nie były już brane pod uwagę. A tym samym cały proces się rozsypał, ponieważ na zeznaniach Zoli Tongo. On się opierał, a bez nich, no, sprawy przeciwko Shryjanowi Diwani nie było. I obrona złożyła wniosek o zakończenie procesu z powodu braku dowodów. Sąd przychylił się do wniosku obrony, argumentując, że zeznania głównego świadka Zoli Tongo, jedynej osoby mogącej połączyć Shryjana Diwani z morderstwem jego żony, są niespójne i nieprawdopodobne do tego stopnia. Że nie wiadomo, gdzie kończy się prawda, a zaczynają kłamstwa, i w związku z tym nie ma wystarczających dowodów przeciwko Szyjanowi Diwani. Dlatego został on oczyszczony z zarzutów, a proces zakończony. Postanowienie sądu wzbudziło wiele kontrowersji wśród opinii publicznej, ponieważ wszyscy liczyli na zeznania Szyjena, że w końcu usłyszą z jego ust, co tak naprawdę się wydarzyło. A najbardziej czekała na to rodzina Ani, i ta decyzja sądu była dla nich ogromnym zawodem. Nie mogli się pogodzić z tym, że Szryjen odszedł wolny, nie złożywszy nawet zeznań w sądzie. Czekali na to cztery długie lata i przekonani byli, że materiał dowodowy jest bardzo mocny i solidny. Byli o tym zapewniani. A teraz okazało się, że w jednej chwili wszystko rozsypało się jak domek z kart, a oni pozostali z poczuciem porażki i braku sprawiedliwości. Pojawiły się pytania, a nawet zarzuty w kierunku śledczych i prokuratury: jak to się stało, że tak źle ocenili wagę dowodów, jakimi dysponowali? W końcu na przeanalizowanie wszystkiego mieli sporo czasu, bo aż cztery lata jak zwróciła im uwagę sędzia. I dlaczego tak bezkrytycznie przyjęli wszystko, co mówił Zola Tongo? No, ogólnie krytykowano policję i jej działania. Jednemu ze śledczych zarzucono stronniczość i brak wiarygodności, gdyż na Facebooku napisał dosyć emocjonujący wpis w momencie, kiedy toczyła się walka o ekstradycję na Diwani, a poza tym w znajomych miał kilku członków rodziny Ani. No, i to wzbudziło wątpliwość w adwokacie oskarżonego. No, być może miało to ułatwić komunikację między policją a rodziną ofiary. W każdym razie śledczy, w odpowiedzi na te zarzuty, zapewniał o swoim profesjonalizmie. Za największy błąd policji uznano fakt, że pozwolono Shrienowi opuścić południową Afrykę już trzeciego dnia po zbrodni. No, a przecież był on świadkiem tamtych wydarzeń. Diwani powiedział, że padł ofiarą polowania na czarownice, które były wynikiem ugody zawartej między policją a oskarżonymi mężczyznami, których nazwał kłamcami, a którzy chcieli go wrobić w zamian za uniknięcie bądź zmniejszenie kary. I to właściwie koniec na dzisiaj. Jeszcze tylko przypomnę wyroki, jakie zapadły w tej sprawie, bo mogło to umknąć w natłoku informacji. Zolatongo. Czyli taksówkarz otrzymał karę 18 lat pozbawienia wolności. Został zwolniony z więzienia w lipcu 2020 roku po odbyciu połowy swojej kary. Mziłama Doda Kwabe został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Xolil Mngeni został skazany na dożywocie i zmarł na raka w więzieniu. Mondem Molombo uzyskał immunitet w zamian za współpracę. Shryen Diwani został uniewinniony z powodu braku dowodów. Cztery lata po tym wyroku spotkał swoją nową miłość i jest nią fotograf z Brazylii. Rodzina Ani ma ogromny żal do Shryena za kłamstwa, za to, że oszukał ich i Ani, a ślub, jak się okazało, był jedną wielką farsą. Jak to powiedział wujek Ani, gdyby Srian był uczciwy i powiedział prawdę, Ani nie wyszłaby za niego za mąż nie wyjechała do RPA i żyłaby do dzisiaj. Shrien jest nam winny przeprosiny, dodał. Natomiast rodzina Shriena zaakceptowała jego drogę życiową i nowego partnera. I to tyle na dzisiaj. Napiszcie, co sądzicie o tej sprawie. Jestem naprawdę niezmiernie ciekawa waszych komentarzy, ponieważ no, jest to sprawa niezwykła, niezmiernie ciekawa, ale też... No, bardzo, bardzo zagmatwana, no i naprawdę nie wiadomo, gdzie kończy się prawda, a zaczynają kłamstwa. Czy uważacie, że sprawiedliwości stało się zadość, czy jednak uważacie, że tutaj akurat wymiar sprawiedliwości poniósł porażkę? Ja od siebie powiem, że niezależnie od wyniku, chciałabym usłyszeć zeznania na przed sądem, ponieważ no, jest wiele zastanawiających kwestii w tej sprawie, chociażby ten lot helikopterem, o którym przez 4 lata nie wspomniał nawet słowem. No ale decyzja sądu była taka, a nie inna, a z decyzją sądu podobno się nie dyskutuje, ale na szczęście możemy wymienić się opiniami. I wyrazić ją tutaj w komentarzach, także do tego oczywiście zachęcam, ale bardzo proszę o zachowanie kultury. Także tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Oczywiście będę wdzięczna za subskrypcję, łapkę, komentarz. Wiadomo, zapraszam Was również na mój drugi kanał, który nazywa się Zabukowana. Tam opowiadam o książkach. A teraz żegnam się już z Wami, pozdrawiam i mam nadzieję, do usłyszenia.